Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, witam się z Wami w tym miejscu, ponieważ postanowiłam już się dostać tutaj na te północne tereny. No, musimy tutaj zrobić parę spraw. Mamy konkretniej rzecz ujmując, trzy rzeczy do zrobienia. Myślę, że całego tego terenu nie będziemy badać, dlatego że to by nam zajęło bardzo dużo czasu. Dalej sobie nie ogarnęłam tego hotbara. No niestety tak bywa czasami. Ja nie na wszystko mam czas i o wszystkim pamiętam. No ogólnie miałam też nie nagrywać dla Was filmów na zapas, ale tak się złożyło, że po prostu muszę tak zrobić, że nagram dla Was trochę wcześniej ten materiał, no bo wymaga tego ode mnie życie. Mianowicie, no, dostałam dzisiaj zagadnienia na test na studiach. No i bądź co bądź, musiałam się tym zająć. Ogólnie miałam dzisiaj okienko pomiędzy zajęciami, więc w bibliotece po prostu robiłam sobie notatki. Ale mimo wszystko, no teraz tych notatek trzeba się jakoś nauczyć, nie? Także przede mną jeszcze sporo roboty zostało. Myślałam przez chwilę, że spadniemy w jakąś przepaść. Ale tak, ja chyba dobrze idę. Chyba to jest dobrze powiedziane. Bo w sumie to nie wiem. Ale te skóry już nas tutaj kompletnie w ogóle nie interesują. Zwiększyłam sobie też zasięg widzenia i co ciekawe, gra zaczęła od tego momentu działać lepiej. My musimy zejść w sumie to nie tam, ale w sumie tutaj bym się przeszła, bo niby nie mamy tutaj iść, ale warto by chyba było. Ja nie zmieniam broni, jak widzicie, no bo tutaj większość rzeczy orków to ja nie chcę. Orków to ja podziękuję, naprawdę. Serdeczne nie chcę. Chyba mnie już nie gonią. Moi drodzy, udaję się w te strony, ponieważ potrzebujemy zdobyć diamenty. Ja o tym już wspominałam kiedyś, że będą nam one właśnie potrzebne. Także w tych terenach musimy zejść sobie do takiej dolinki i one powinny być na dole. Mamy też do znalezienia miecz dla naszego ziomala, który mu spadł. To też nie będzie wcale takie trudne. W sumie tam musimy się udać właśnie na dół, także trochę drogi przed nami, żeby się tam dostać. No i mamy też obóz orków do wybicia. To już w ogóle jest rzecz, no, która będzie od nas wymagała sporej, wiecie, jak to się mówi, cholera jasna, no, sporego wysiłku. Czy tutaj nie było gdzieś jakiegoś takiego ładniejszego? Nie, nie było ładniejszego zejścia. No nic, musimy przejść tędy. Ale mi strzelił w pysk. O nie, tam nie chcemy tak spadać, brzydko. Widzę, że Alkojagoda nam się trafiła, to akurat bardzo fajnie i to nie jedna. No, żeby tak trafić, to trzeba mieć skilla. Okej, tędy. Szliśmy oczywiście tędy, jak pamiętacie raczej. Nie musimy tutaj wybijać wszystkiego, co żyje. Tędy chyba powinniśmy móc przejść dalej. Tak, tu jest ten golem. Czy ja tam jestem w stanie którędyś tędy zejść tak ładniej, czy po prostu się zrzucę w przepaść, bo powinno tu być takie ładne zejście i chyba było, ale tam przy tym obozie. W sumie to chyba tak. Kurde, nie wiem, czy my jesteśmy w dobrym miejscu. Trochę nam zajmie to, żeby znaleźć właściwe miejsce. Tam są orkowie. To na razie podziękujemy im.
Ja tam ich nie potrzebuję do życia chwilowo. Tam było zejście? Nie, to nie było zejście. W sumie najlepiej było zejść chyba tam, gdzie było... była możliwość w teorii zejścia do wody. Kurde, no chciałabym tam ładniej zejść. Ale to chyba przy tym obozowisku typowo możemy tak ładnie właśnie sobie zejść. To jak widzicie, są wszędzie takie rozpadliny. A tutaj była tekstura, która powinna nie istnieć w ogóle. Siema. W sumie, jak już tutaj zeszliśmy, te szablozęby w ogóle wywalone jajca mają. Okej, chyba jesteśmy w całkiem dobrym miejscu. Tutaj możemy zerknąć, czy coś się znajduje. Kurde, to chyba nie jest to wejście, ale możemy tutaj być w sumie. Tutaj było jakieś fajniejsze te czarnej rudy. No ja chyba mam jej akurat dosyć dużo. Dobra, tam nie będziemy się zapuszczać. Idziemy poszukać innych miejsc. Ja na razie będę chodzić z tą słabszą bronią, no bo jak trafimy na golema, chyba jesteśmy w dobrym... Nie jesteśmy w dobrym miejscu. To wam mogę zagwarantować, że to nie jest dobre miejsce. No bo ja bym chciała już któregoś z was mieć z tyłu głowy wykończonego. Kurde, no niestety będziemy trochę marnować czas, bo ja miałam inny plan kompletnie. A trafiłam w ogóle nie w to miejsce, gdzie chciałam. One mnie tam mogą sobie ścigać. Bo widzę, że chciałyby mieć większy wpierdziel. No weź już, giń. Ja cię zaskoczę teraz. A, no masz. Cholero jedna. Paskudna. Cholera, no masakra. Ten golem spadł, nie spadł. Dobra, weźcie się, zajmijcie sobą. Widzę, że to nie jest takie proste i jednak się proszą o wciry. Kurde, ja chyba jestem nie po tej stronie w ogóle, gdzie bym chciała być. Chociaż w sumie... Tu jest jakieś przejście jeszcze. Chociaż wydaje mi się, że pomyliłam teraz drogę. No ale przy okazji możecie sobie popatrzeć na te tereny trochę lepiej. Prawda? O, tu będą jakieś fajniejsze rośliny. Dobra, bo... W sumie tu się nie dzieje nic specjalnego. Dobra, bo ja tutaj widzę, że są na przykład korzonki lecznicze. Podejrzewam, że mogą być jakieś stałe nawet rośliny. Przynajmniej byłoby fajnie, gdyby były. Chociaż jedna. Jedna, no ale widzę, że nie można mieć wszystkiego w życiu.
Wiecie co, no prościej by mi było, gdybyś wiedziała, gdzie my jesteśmy, ale nie wiem. Powiem tak, zejdziemy do wody, bo ta jaskinia jest oczywiście w wodzie. Tylko po której stronie? Chyba gdzieś tutaj. Albo w sumie nie tutaj, być może po drugiej stronie. Chyba tak, bo to bliżej tych ruin i Sagratu. A żeśmy nawet ich jeszcze nie dostrzegli na horyzoncie. Także prędzej chyba w tę stronę. Kurde, no naprawdę miałam inny plan. Myślałam, że wiem, gdzie idę. Jednak nie wiedziałam. Ale tak, moi drodzy, no. Obiecałam sobie, że nie będę nagrywać na zapas, ale byłam zmuszona wręcz teraz wziąć się za was, za ten odcinek dla was, bo potem by nie było. Jednak w tamtą stronę, bo już widzę po tych ruinach, że dobrze płynęłam. Także nieważne. Ale no, tak jak mówię, potem byłby taki kłopot, że po prostu... Wiecie, bo tak sobie to przemyślałam, jeżeli chodzi o kwestie i nagrywania odcinków, i kwestie nauki. No i tak naprawdę jutro, czyli w środę, wy zobaczycie ten odcinek w czwartek, no ale ja bym go musiała nagrać w środę. No to był u mnie taki problem, że ja mam paznokcie na godzinę 13:15. No i w sumie nie wiem, ile mi się tam zejdzie. Raz mi się schodzi godzinę, a raz mi się schodzi półtorej. W sumie zależy, co z tymi paznokciami robię. O, mamy tą jaskinię, jak widzicie. Potrzebujemy diamentów i to potrzebujemy ich... Tu jest akurat czarna perła. Ale potrzebujemy ich trochę. Mamy nieoszlifowane diamenty. No i czarne perły. No ale tak, no potem bym nie miała jak wam tego ponagrywać. Więc zdecydowałam, że po prostu zrobimy tak, że jednak nagram po prostu dzień wcześniej i zmontuję. No bo wiecie, jak ja bym potem wróciła do domu, to zanim bym zjadła jakiś obiad czy cokolwiek, to bym potem nie zdążyła wam tego filmu nagrać, zmontować, ani nic w sumie bym nie zdążyła zrobić. Nie wiem, ile ja tych diamentów w sumie potrzebuję. Dobra, wypłyniemy sobie, bo... Już jest ciężko. Tutaj też będzie ciężko z wyjściem. Dobra, chyba już możemy zanurkować. Tylko tutaj bym chyba jednak wolała bez przyspieszenia. Nie wiem, ile tych diamentów, cholera. Powiem wam, że w ogóle mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia w tym modzie. Część z was pisało, a czy część w sumie, na momencie, kiedy jakby zastanawiałam się, czy nagrywać, czy nie nagrywać, to były tylko dwa komentarze. Z czego jeden był za tym, żeby wam te tereny pokazać, a drugi był za tym, żeby iść dalej z fabułką, no bo ile można grać w jedną modyfikację. Znaczy, dobra, nie dosłownie, no ale taki był chyba zamysł, myślę. No ale co ja zrobię, że no chciałabym wam jak najwięcej pokazać, no... Majes na streamach pokazywał 100%. To co, ja na odcinkach nie mogę? Chyba mogę, nie? Więc taki miałam plan, że wam pokażę najwięcej, jak się da. Zaraz będziemy wypływać na powierzchnię. Tylko jeszcze chciałam sobie zebrać ten jeden diament. Przyspieszymy trochę czas. Tu jest jeszcze ich od cholery chyba. Niestety nie mogę zobaczyć w tabie, ile mamy rzeczy.
Dobra, możemy chyba trochę przyspieszyć. Właśnie dlatego nie chciałam tego robić. Bo zbieram wszystko, tylko nie te diamenty. Dobra. No i tutaj zostały nam jakieś resztki, dosłownie chyba rzeczy. Ta, resztki. Widzę te resztki, jest tego jeszcze więcej niż myślałam. Ale wiecie, no chcę splądrować całe to dno tej wody. Tu nam chyba została faktycznie jedna typowa rzecz. Tak, jedna. Przeceniam chyba swoje umiejętności. Wiecie, najgorsze jest to, żeby to zebrać, to trzeba faktycznie pływać przy dnie. Co jest dosyć logiczne, ale momentami wkurza. Dobra. Nawet jeżeli coś tutaj jeszcze zostało, to olejemy. Myślę, że teraz w sumie nawet jak wyjdę na powierzchnię, to powinno nam być prościej znaleźć miejscówkę, którą chcę. Bo chodzi mi o ten miecz. Tą pamiątkę rodzinną. Ta pamiątka rodzinna się nam przyda, bo jakby robiąc to zadanie, dostaniemy, moi drodzy, co to jest za roślinka? Goblinie jagody były w wodzie. No to nieźle. Tam był rdest polny, tak nie potrzebujemy. Zębate ziele też nie. Korzonki. Padwa śnieżna. Tędy jak przejdziemy, to chyba nawet nam będzie prościej, powiem wam, namierzyć to miejsce z tym mieczem. Ja sobie już w ogóle też nie wiem, czy wspominałam, chyba tak. Zwiększyłam zasięg widzenia praktycznie na stałe. Tu jest zejście do tej jaskini, gdzie my byliśmy w sumie przed chwilą. Myślę, że mogę wam pokazać. Z tymi właśnie diamentami. W sumie to nie wiem, czy coś więcej ciekawego tutaj można znaleźć, czy nie. Ale myślę, że warto się przebiec, żeby wam pokazać. Jest nawet nieoszlifowany diament. No i tutaj też. To taka chyba mała podpowiedź, żeby wskoczyć sobie jednak do tej wody. I zerknąć. W sumie spoko. Jeszcze mamy to zadanie polegające na ulepszeniu zbroi, ale nie wiem, czy uda nam się je tak szybko zrobić, wam powiem. Chyba teraz dobrze idziemy, jeżeli chodzi o te wąwozy właśnie. Szukamy jaskini, która się będzie świecić jak psu jajca. Jak myślicie, damy radę taką znaleźć? Powinniśmy dać radę. Dobra, no tutaj nawet nie ma ani żywej duszy. Możliwe, że tędy biegłam i powybijałam część rzeczy. A raczej przeciwników. Nie, my musimy iść na górę teraz, jeżeli chcę stąd wyjść.
Nie wiem, czy ja dobrze idę, czy nie. To nie jest ta jaskinia. I już widzę, że to nie tu. Dobra, czyli musimy wywinąć. Jednak w kompletnie inną stronę. Być może tędy byśmy mogli się... przejść. Chyba to będzie dobra droga, a jak nie, no to nie. Nie będzie, bo tu jest ślepy zaułek. To jak ja stąd teraz wylezę? Może faktycznie tędy się uda? A, bo to jest ten golem. Dobra. Wiecie, to jest ten problem, że ja po prostu niefortunnie tu spadłam. A nie powinnam w ogóle tu spaść. Musimy się przebić przez gobliny. Innej opcji chyba jednak nie będzie. Chociaż w sumie my nie byliśmy jeszcze po tej stronie. Przynajmniej trochę sobie pooglądacie tego terenu. Tak jak mówię, to nie był mój plan, bo ja też nie potrzebuję nawet tego expa, no nie? Ale przydałoby nam się wydostać stąd, a... jak nam się zaraz nie uda... wyjść na przykład tędy gdzieś... to się teleportujemy. To jest wejście do tej jaskini od drugiej strony, no nie? Szkoda, że ten ogr nie bije na przykład tych... Czego ty mnie bijesz? Może byś wilka jednak zbił? Dobra. Teleportujemy się stąd, bo niestety, ale skiepściłam sprawę i teraz marnujemy tylko czas, wbijając expa, którego nawet nie potrzebuję. Północne ziemie Nordmaru. Teraz, żeby się nie pomylić, tędy. Przejdziemy tam jeszcze raz. I tyle. No i zobaczymy. Tą starą pamiątkę bym chociaż chciała dzisiaj zrobić, zdobyć. Więcej mi niepotrzebne jest do szczęścia. Dobra, i teraz tak. To było tędy. I tędy. I tędy jakoś. Myślałam, że tu się da wejść. Nie da się niestety. O, Alko Jagoda będzie kolejna przy okazji do kolekcji. No bo my się musimy dostać tam, gdzie byli ci orkowie, nie? Myślę, że to akurat chyba wszyscy wiedzą. To był niestety ten problem, że no ja spadłam sobie. O, cholera jasna. Tu gdzieś było to przejście, czy nie było? Tu był gdzieś ten zasrany most. Albo i nie był. Powiem szczerze, że tak łatwo się tutaj zgubić, że to jest aż chore. Tu jest ten most.
Teraz odbijaliśmy sobie w tę stronę chyba. I teraz tutaj. I tu był kolejny właśnie mostek. Tutaj już chyba najlepiej będzie chodzić z kuszą wyciągniętą. Nie, tędy się nie da zejść. Nie, no bo pamiętacie, my ich ominęliśmy, nie? Ale masakra. Się tutaj poruszać jest. Nas tak prowadził, że ja nie wiem, jak on nas prowadził, naprawdę. Tu jest jakaś ekipa z Warszawy. Nic nie widzę. Kurde, on nas bliżej podprowadził tego obozowiska chyba niż mi się wydaje. Najwyżej wpieprzymy się w obozowisko. No i chyba tak trzeba będzie jednak zrobić. Chyba, że to było tu. Ja naprawdę nie pamiętam, którędyśmy szli w ogóle gdziekolwiek. Nie, ja wiem, co to jest za droga i ja nie chcę tam iść na razie w ogóle. Kolejna alkojagoda. Ach, człowiek powinien być bardziej skupiony na tym, gdzie go prowadzą. Nie wiem, czy ta jaskinia nie jest właśnie tam przypadkiem. Nie, to jest już tak, gdzie byliśmy. Dobra, czyli tędy nie schodzę. Bardzo Was przepraszam, że ten odcinek wygląda tak, ale kompletnie sobie jednak tego nie przeszykowałam w głowie. Więc przyjdzie nam się trochę pomęczyć. Niestety. Dopóki nie łazimy tam, gdzie są orkowie, kolejna dziura. No, ale to już jest bardzo nie fair, musicie mi przyznać. O, tu się nie da przejść, oczywiście. Dobra. Aha. Czy uda nam się dzisiaj jakiegoś questa zrobić? Jak nie, to odcinek nazwiemy Diamenty. Okej. Dobra, wreszcie znalazłam to miejsce. Tu. I mi się wydaje, że ta jaskinia była chyba gdzieś tutaj. A nawet jeżeli nie, to tu jest alkojagoda. Znaczy jaskinia. No tak, jaskinia, bo w sumie to nas prowadzi. Mamy nordmarski miecz Ansgara. No i w sumie przydałoby się mu to oddać teraz najpierw. Bo potem sobie tam wrócimy i będziemy mieli przynajmniej już runę
deszczu ognia od niego jako prezent. Więc wiecie, co będzie można zrobić. Będzie można w tym obozowisku orków użyć tej runy. Znalazłem twój miecz. Co? Mówisz o mieczu, który utraciłem w walce z berserkerami? Tak. O mieczu twojego dziadka. Oto on. Rzeczywiście. To ten miecz. Nawet nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Zapomnij o tym. Nie mów tak. Co takiego mógłbym ci dać? Pozwól mi pomyśleć. Już wiem. Mam potężne zaklęcie Innosa, które możesz wykorzystać w walce z hordą stworzeń Beliara. Mógłbym wykorzystać twoje potężne zaklęcie Innosa. Ale nie. Twój prezent zbyt cenny. Tobie bardziej może się przydać. Nie, już tego nie będę potrzebował. Jestem w podeszłym wieku i moje siły się kończą. Ty jesteś młody i dość silny, aby pójść na walkę z hordą stworzeń ciemności. A ponieważ wynik tej walki zadecyduje, czy w przyszłości będziemy żyć w długotrwałym pokoju, czy też w ciągłej wojnie, to powinieneś przyjąć te zaklęcie. Tak, masz rację. Ta walka zadecyduje o wszystkim. Dlatego przyjmę twój prezent. Zrozumiałeś, co miałem na myśli. Teraz wiem, że będziesz dostatecznie przygotowany, aby zniszczyć to plugawe zło. Oto zaklęcie. Niech Innos zawsze macie w opiece. No i dobra, no i podobno to zaklęcie to jest nic innego jak runa deszczu ognia. Potężne zaklęcie Innosa. No chyba tak właśnie jest, tylko że ona wymaga szóstego kręgu. Teraz mi się przypomniało, że właśnie dlatego na razie nie będziemy mogli używać jednak. Dobra, do klanu Rudy na chwilę, moi drodzy. Mamy do porozmawiania z Olafem, jak może pamiętacie. O, Jarl ma focha na mnie po tym amulecie. W sumie mało mnie to obchodzi. A nasz kowal to gdzie poszedł? Do karczmy? Znalazłem starożytny pancerz magiczny. Czy mógłbyś go ulepszyć? Zobaczmy. To jakiś wyjątkowy stop. Potrzebujesz do tego specjalnych składników. Jakich? Potrzeba czerwonej rudy, rubinów, diamentów, srebra i akwamarynu. Ile tego potrzeba? Do tego pancerza potrzeba co najmniej po 5 sztuk wszystkiego. Gdzie mogę to znaleźć? Akwamaryn można znaleźć wszędzie, a srebro w kopalni srebra. Rubyn i czerwoną rudę powinieneś znaleźć w kopalniach Arantu. A diamenty można znaleźć na północy, gdzie żyją orkowie berserkerzy. A gdzie dokładnie? Na ich wybrzeżu jest jaskinia. Jeśli nie boisz się lodowatej wody, znajdziesz ją na dnie. Jak mogę znaleźć jaskinię? Po prostu płyń wzdłuż wybrzeża. Z pewnością nie przegapisz wejścia. A jeśli będę miał wszystko, czy możesz ulepszyć pancerz? Ja? Nie. Może to zrobić tylko kowal, który potrafi wykuwać magiczną broń i jest również mistrzem w wydobyciu rudy, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych i akwamarynu. Znasz takiego kowala? Nie. Takich mistrzów kowalstwa już dawno nie ma. Byli w dawnych czasach. To znaczy, że sam muszę się wszystkiego nauczyć, żeby ulepszyć swoją zbroję. Tak. Ale czy jesteś wystarczająco utalentowany? Zobaczymy. Wiem już wszystko, co dobry kowal i poszukiwacz musi wiedzieć. Więc jesteś prawdziwym mistrzem sztuki kowalskiej. Masz mój największy szacunek. Jeśli masz wszystkie składniki, możesz ulepszyć starożytny pancerz magiczny. Jestem bardzo podekscytowany, mistrzu. Dobra, no oczywiście żaden problem. Wydaje mi się, że mamy wszystkie składniki. Zresztą zaraz się to okaże, jak pójdziemy do kuźni i będziemy polerować kamienie. A raczej szlifować. Oszlifuj akwamaryn. Oszlifuj diament. Rubin. I tego już dalej nie było. Lecimy dalej. Akwamaryn. Diament. Rubin. Akwamaryn. Diament. Rubin. Nie, nie, nie. Broni nie chcemy ostrzyć. Akwamaryn. Diament. Rubin.
No i jeszcze raz akwamaryn, diament i rubin. Powinniśmy mieć już chyba wszystkie rzeczy, wydaje mi się. No i tu jest wreszcie poprawnie, bo jest warsztat obok dosłownie. Wzmacnianie pancerzy. Udało się. Co prawda gra mnie rozebrała. I tracę teraz HP. No i to jest dopiero pancerz, nie? Czy wy to widzicie? Ja pindolę. Super. Mamy teraz naprawdę zarąbistą zbroję. Od razu myślę, że skorzystamy tutaj po prostu z łóżka u typa. Okej, do rana. Zobaczmy nasz dziennik. Mistrz kopaczy. Chyba muszę mu powiedzieć, że ulepszyłam sobie pancerz. Nie wiem. Hej, ty. Ulepszyłem starożytny pancerz magiczny. Przodkowie są z ciebie dumni. Bardzo dobra robota. Po mistrzowsku udało ci się połączyć różne składniki. Nigdy nie myślałem, że zobaczę w życiu taki poziom kowalstwa. Dziękuję ci, mistrzu, za pokazanie mi swojej pracy. Dobra, czyli tutaj już wszystko mamy. Mamy. Super, kolejne zadania z głowy. No, został nam klan berserkerów i został nam zachodnia świątynia. Zachodnia, dobrze powiedziałam? Tak. No to myślę, że wracamy tam na tereny z tymi orkami. Tam będzie dużo rzeczy do roboty. A raczej po prostu dużo przeciwników będzie do pokonania. Niestety nie mam tam bliższego teleportera. To mi trochę utrudnia życie, nie powiem, że nie. Podejrzewam, że w obozie będzie berserkerów teleport. Albo ominęłam w ruinach Isagratu. Tego już nie wiem. Ale prędzej bym się nastawiała, że po prostu będzie w ich obozowisku. No i teraz trzeba tam wrócić znowu. A ja nie pamiętam za cholerę drogi. Nie no, nawet w miarę nam to chyba pójdzie tym razem. Dokładnie, tu już pamiętam, jak mam iść. To całkiem sprawnie mi idzie. Tutaj nawet się możemy, wiecie, posiłkować takimi rzeczami, jak na przykład ciało po golemie. No i tak, tutaj byleby nigdzie nie spaść. Tu już mamy berserkerów. Tylko czy ja się chcę tak rzucać centralnie na nich, to mi się nie wydaje. Tu są jakieś rośliny, kopa roślin. Noż ty cholero jedna, będziemy się męczyć teraz. Najwyżej trochę dostanę po łbie. Ale na szczęście nie powinno nam to dużo czasu zająć. Dobra. Tutaj też był golem? W sumie to chyba sobie obrałam jakąś taką bardzo głupią drogę. Nie, bo wiecie co mnie teraz zastanawia? O proszę. Może to jednak nie była wcale aż taka głupia droga. No bo to jest część tych berserkerów, no nie? Tylko, że my potrzebujemy się dostać w inne miejsce w ogóle. Ja pierdolę. Kto to tworzył? Nie mam pojęcia. To jest chyba ten moment, kiedy ja nie zebrałam sobie tych alkojagódek, nie? No i mamy właśnie tutaj to przejście.
A, i tutaj była ta ekipa z Warszawy. Dobra. Ale mnie obchodzi ta część podwórka, że tak się wyrażę. No, bo tu jesteśmy bezpośrednio przy obozie. Tam jest ten most. Zobaczcie, jaki ten obóz jest ogromny. Oni mają bardzo duże to obozowisko i mają ich parę. Więc to nie jest takie do końca proste, żeby sobie schowaj to gówno. W sumie jak się tak rzucają po troje. To robią mi jednak krzywdę. Czy ja się mogę ruszyć? Przepraszam, czy nie mogę? Nie mam pytań. Nie mam pytań. Powiem wam, że bardzo mi się tego zadania nie chce robić, ale ogólnie no wolałabym mieć wyczyszczony dziennik. Więc po prostu to robię. Kurde, muszę sobie zmienić chyba obracanie, bo czasami to działa jak cios, a czasami jak obracanie. Ciekawi mnie, jakie obrażenia z kuszy wreszcie będą. Dobra. Całkiem ładnie. Widzę, że oni tak nie chcą mnie atakować w grupie. Nawet jeśli chcą, to widzę, że im to nie wychodzi zbytnio. Ale trzeba przyznać, że kusza większego wrażenia to chyba na nich jednak nie robi, nie? Na takim orku elitarnym to w sumie nic mu nie robi praktycznie. Na tych wojowników nawet się sprawdza. Będziemy ich tak wykańczać. Masakra. Powiem szczerze, że to nie jest prosta rzecz, żeby się ich pozbyć. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że my naprawdę musimy ich hordy powytłukać tutaj. Dobra. O, siema, wlazłam na orka. Ci elitarni naprawdę potrafią zrobić krzywdę mi. Dobra, no. Ich jest tutaj dużo. Będziemy to robić przez jeszcze kolejny odcinek na pewno. Zjadą mnie. To jest dramat. Ścigają mnie, nie? Wydaje mi się, że mogę nie zdążyć sobie wypić tego miksturki. Nie,
Jak oni mnie zaczną obchodzić, to się naprawdę to źle dla mnie skończy. Dobra, idziemy zobaczyć, czy tam jeszcze ktoś przeżył, ale wydaje mi się, że wszystkich wytłukliśmy w tej części. Skórę trolla, kieł trolla. W sumie nie wiem, po cholerę ja to zbieram. Idziemy dalej. Czyli chyba tu. Tak. Dobrze mówię. Ten na szczęście jest w sumie sam. Kurde, ale on mi robi siekę z dupska. Ja nie wiem, to jest czasem przegięcie jednak w tej grze. Ja mam wrażenie, że oni mi wiecie, jakby mniejsze obrażenia dostawałam od nich w momencie, gdy miałam gorszą zbroję niż teraz, nie? Schowaj to. Dobra, dobra. Kolejna część obozowiska. Jest szaman, więc wypadałoby się na niego rzucić, tylko tam jest tyle orków. Dobra, to było jedyne wyjście z tej sytuacji. Dobra, i teraz trzeba liczyć na to, że sobie zresztą poradzimy. No, fu. Jest to wykonalne, natomiast będzie to trudne. Dobra, dobra, dawaj. W sumie nie powinnam się chyba bardzo przejmować tymi obrażeniami, jak sądzicie? Mam takie wrażenie, że i tak nam idzie całkiem przyzwoicie. Okej, bo myśmy tutaj już troszeczkę, jak pamiętacie, w sumie baraszkowali. Więc powinniśmy sobie w miarę dać radę. Dobra. Nie możesz zapisać, jak celujesz? To zapiszmy teraz. Kurde, nie wiem, czy się wyleczyć dodatkowo, czy nie. Tamtego chyba trafiłam. Nie, po prostu się rzucił, bo tamtego atakowałam. Ten też mnie widzi. Dobra, i po tej stronie to by było wszystko. Pytanie, czy tam na dole coś się znajduje, ale chyba można by było zeskoczyć. A raczej się ześlizgnąć i zobaczyć. Czy tu się coś istotnego w ogóle znajduje? Nie wiem, jacyś orkowie. Są gobliny. To ja podziękuję tutaj w takim wypadku. Tam po drugiej stronie też wątpię, że cokolwiek jest. Bo powiem wam, że teraz by się wypadało wrócić, bo oni mają ten obóz tak jakby wzdłuż tych gór. Ja wam zresztą zaraz pokażę, bo ja to poza odcinkiem sprawdzałam, żebyśmy się właśnie nie gubili. Chociaż i tak nam to nie poszło aż tak sprawnie, jak miałam w planach. Ale nie poszło też bardzo źle. Bo tutaj widzicie, jest obóz. Tylko że my musimy się jeszcze cofnąć. Właśnie, i wejść w taką jakby ala dolinkę. Właśnie tu.
I tutaj będzie droga jakby do kolejnego obozu. No właśnie tutaj. Jak widzicie, tutaj też jest obóz. I to dość duży. Więc moi drodzy, wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żeby ten odcinek zakończyć. W kolejnym odcinku zajmiemy się właśnie tym miejscem, tym obozem. Nie wiem, czy to będzie wszystko, no bo ten klan berserkerów, no... No właśnie. Powinniśmy jakby poczekać z tym. Zresztą jak chcecie, możemy zrobić taki mały research. Zobaczcie, ile tu jest przeciwników. Tu jest cały obóz wielki. Tutaj jest, widzicie, nawet boss osiedla. A tutaj jest nawet eliksir do zręczności. W sumie to miejsce chyba jest nawet dobre na desant, bo oni się tu blokują. Z wyjątkiem gościa, który do mnie strzela. Ale w sumie wiecie co? Okej, jednak potrafią się odblokować. Ale nie idzie im to najlepiej. Wiem, że mieliśmy kończyć film, ale kusi mnie, żeby tutaj posiedzieć chwilę, bo jak widzicie, nam to całkiem przyjemnie idzie. To jest dobre miejsce do kampienia. Chociaż widzę, że teraz się przerzedziło, się trochę odblokowali. Ale mnie zjedzie mnie. Dobra, ale jak widzicie, to jest całkiem dobre miejsce, żeby tutaj w ogóle kontynuować i tak jakby od tej strony w ogóle zaatakować, żeby tam wbiec na Hama i ogarnąć, a ja się zapisałam, ale nie na tym save'ie, tylko tu. Także cóż, jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. W kolejnym odcinku odbijemy ten obóz, zobaczymy, czy to nam zakończy zadanie. Byłoby świetnie, gdyby tak było. A jak nie, no to trudno. To potem będziemy szukać jakichś sposobów na zakończenie tego questa. Być może mi dacie jakąś podpowiedź. Ewentualnie możecie pod tym filmem dać też podpowiedź, jeżeli chodzi o zakończenie tego zadania. I tak, no i później nam zostanie ta zachodnia świątynia. No i później już nic w sumie. Tutaj w tej okolicy będziemy musieli wracać do Myrtany. Znaczy się, Jezu. Do Korinis, a potem do Górniczej Doliny. Plus jeszcze odwiedzimy wtedy Tamora już po drodze. Nie będę już przedłużać. Nie wiem, czy wspominałam, ale zapraszam Was też na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. No i co? Życzcie mi powodzenia z nauką, bo naprawdę teraz przede mną będzie ciężki okres, a filmy mimo wszystko będą się pojawiać chyba regularnie. Tak mi się wydaje. No, ale jednak wymaga to ode mnie dużego skupienia. No, a gra jest swojego rodzaju odskocznią. Nie przedłużam już, bo jeszcze muszę dla Was ten film zmontować. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę. Dzięki Wam i cześć!